Witam, witam. Przysuwam się bliżej. Znowu gramy. D4. Patrzymy, co on chce. No, Karokana? Nie, no. Karokana? Nie. A może El Shada? Nie. Słowiańską. To my tu spokojnie. My tu spokojnie. I wymieniamy gończyka. A co sobie będziemy żałować? Karpow grał. Anatol. Jesteśmy lekko do przodu. Szach. Oj, 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 oj. My się nie boimy. Koni się. Oj, oj, podwiązka. Bronimy. Prosto. Bronimy. Roszada. Hop, hop, hop. Oj, 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 oj. Ale ci młodzi ostro grają. I do przodu. I teraz pytanie, co zrobić? F3 nie można. I hetman C2. I tu zastawiamy małą pułapeczkę. Oczywiście czarny nie może bić na C4, bo leci ten. A po roszadzie mamy parę sposobów uzyskania przewagi. Koniec B4 mały, ale tu gramy, że ta wieża nie jest połączona z tą wieżą. Czarne są jeszcze w debiucie, bo nie mają połączonych wież. Grozimy zbić, więc musi zbić. Jak zagra, to podwiążemy, więc bije chłopak. Teraz poskoczek D7 by jeszcze żył, ale ruszył do ataku. No bez tych figur. Wszyscy widzą, że bez tych figur niespodziewanie słabość ósmej linii. Proszę, kombinujemy jak kaczoreczek. No pewnie. Idziemy zabrać pionka E6. Jest tylko jeden sposób. Bijemy piona. Koniec D7. A padamy, chcemy zbić. I robimy podwójne uderzenie. O. Tu. I tu. I co biedaczek? No podszedł królem. Tu. Poszukał rekompensaty. Można bić, można wpaść wieżą od razu. Ale co będzie w tej szale? Teraz zobaczył, że nie może się zasłonić. Zasłonił się i się poddał. I upadł w ostatnim krwotoku. I skonał. I wrócił do kraju. Spójrzmy na początek. Nie idziemy w Karokana. Nie dlatego, że Karokan jest dobry czy zły, ale dlaczego mamy? On z jakichś przyczyn lubi grać Karokana. Spokojny ruch. Wymieniamy gońce. Możemy grać gońcem na E2 i hetman B3. Możemy wymienić gońce. Mamy minimalną przewagę w rozwoju. Czarny stracił, tu se naskoczył. Bronimy. Bronimy. Roszada. Znowu se naskoczył. Robi ruchy z gry środkowej. Wywalamy konia. Teraz nie może bić na C4. A my mamy programowe F3. Tu mamy program, gdyby nie grał, byśmy zagrali programowe E4. A tu nie widzi, że pozbędziemy się pionka D. Nie ma jak bronić. Pozbyliśmy się pionka D. Już grozi hetman D4, ale tam była obrona. Teraz oczywiście na skoczek F6 można zbić.
i zagrać parę dobrych ruchów, albo od razu wieża D7, albo zacząć od takiego i na jakieś groźne szachutka dać. Szachutka dać. No i tu musi być matek. Na wiele, wiele sposobów. Jakoś nie będziemy się tu wgłębiać. Że widzimy, że przeciwnik sam. Tu podwójne uderzenie. Tu widzieliśmy podwójne uderzenie. No i wygraliśmy.